biorąc pod uwagę cały sezon, jestem mega dumny z chłopaków, bo poczynili naprawdę wielki progres i my jako drużyna też się zbudowaliśmy, jeżeli chodzi o atmosferę, o same relacje międzyludzkie. Było naprawdę dobrze i rozwojowo. Koszykarze MCKiS-u grający w trzeciej lidze mężczyzn zakończyli zmagania na piątym miejscu, tym samym nie awansując do fazy play-off, która dałaby im szansę walki o grę w wyższej lidze rozgrywkowej. Walczyli jednak dzielnie. O to, jak ocenia postawę swoich podopiecznych, zapytaliśmy trenera Michała Brzozowskiego. Zaczęliśmy bardzo słabo, później z meczu na mecz się rozpędzaliśmy, treningi przynosiły rezultaty i naprawdę złapaliśmy dobry rytm. Szkoda pierwszego meczu z Knurowem, ledwo co, nie załapaliśmy się do play-offów. Brakło tak naprawdę jednego zwycięstwa, więc tutaj największa szkoda, ale biorąc pod uwagę cały sezon, jestem mega dumny z chłopaków. Jakie wobec tego ma plany na najbliższy sezon? Planów konkretnych jeszcze nie ma, ja mam dużo pomysłów, z zarządem jeszcze będziemy rozmawiać, także wszystko na pewno będzie do ustalenia, na pewno będzie to sytuacja rozwojowa. Czy jako trener adeptów koszykówki widzi wśród swoich młodych podopiecznych kogoś, kogo w przyszłości zobaczymy w najwyższej klasie rozgrywkowej? Jest potencjał w kilku zawodnikach, na pewno będziemy o nich tutaj dbać. W przyszłym sezonie planujemy rozgrywki nawet w dwóch rocznikach, żeby ci młodzi też się ogrywali ze starszymi, mieli dwa mecze w tygodniu, plus docelowo ta trzecia liga, więc żeby tutaj się ogrywali. Sam jeden już udowodnił, że go stać na grę w seniorach, 16-latek. Oliver Śląski debiutował w seniorach, zdobył parę punktów, zaprezentował się z dobrej strony, także jest nadzieja, ale tak jak mówię, muszą dołożyć ciężkiej pracy i przede wszystkim być skoncentrowani na treningach. Sezon dobiegł końca i pomimo, że nie udało się zawalczyć o awans, to trener i tak jest dumny z postawy swoich zawodników. W końcu poświęcili oni swój wolny czas i włożyli ogrom pracy, aby reaktywować koszykówkę w naszym mieście. Trener, ale my także mamy nadzieję, że nadchodzący sezon będzie jeszcze bardziej udany i że mieszkańcy Jaworzna będą mogli czerpać radość z gry koszykarzy MCKiS-u.